Drodzy Państwo, witam na drugiej części, która będzie dodatkowo atrakcyjna, bo oczywiście Antoni był tak uprzejmy, że postanowił zostać i razem z doktorem Piotrem Dontarczykiem poprowadzić tą drugą część. Dziękuję za zaproszenie, a to nie był to uprzejmość. Nie, no to dla nas jest bardzo przyjemność, a jednocześnie podejrzewam, że Pan Piotr będzie miał również przyjemność z Tobą, Antoni. Oddaję głos. Także to jeszcze raz się Państwu kłaniamy z doktorem Piotrem Dontarczykiem w tej drugiej części. W przeglądzie tygodnia zauważyłem, wysłałem Państwu przyszłość, choćby tą wypowiedź pana Naryszkina, szefa wojskowej rozwiedki Imperium Rosyjskiego, który mówił, po raz kolejny wrócił do Polski, zauważając, że myśmy rzekomo z Hitlerem zawiązali pakt, w wyniku którego napadliśmy wspólnie na Związek Sowiecki, a pewnie napaść w 1939 to było nic innego, jak sytuacja takiej zamydlania oczu, byleby tylko próbować pokonać Sowietów, a jak wiadomo, to jest najistotniejsze wydarzenie, ten maj i te święta, tydzień przed wyborami prezydenckimi, dzień przed wyborami prezydenckimi, będzie nam dużo trudniej znaleźć wspólne porozumienie z Francuzami czy Anglikami, bo oni świętują rzeczywiście 45 rok jako swój sukces i to też jest mit założycielski. Wojna zatem, co pokazał ten tydzień, wojna o historię, wojna o pamięć, a zatem wojna o przyszłość wciąż trwa i te parę frontów spróbujemy przeanalizować, to zacznijmy od tego głównego, co i jak. A może inaczej, kiedy zaczął grać Władimir Władimirowicz Putin? Zacznę od swoich przygód w archiwach rosyjskich w latach 90. To jeszcze świętej pamięci pan profesor Paweł Wieczorkiewicz przekazywał mnie tam z rąk do rąk rosyjskim naukowcom. Szedłem do archiwum, no i coś tam udało się uzyskać. Coś, jakieś teczki dostawałem. Mniej więcej rok po przyjściu do władzy Władimira Putina, jest fachowcem, zawodowcem od spraw służb, więc wie dokładnie, co jest w archiwach że to jest element polityki, co to są teczki, nie tylko służb, których nigdy nie wydawali, ale teczki kominternowskie również. I sytuacja zmieniła się w takim głównym archiwum, dawnym Marksa, Engelsa, Lenina, w którym przechowywano dokumenty kominternu, polskich komunistów. Zajął się obsługą w czytelni takich ludzi jak ja z zagranicy. Osoba niepełnosprawna intelektualnie, po prostu nie można się było porozumieć w żaden sposób. A wszystkie takie inwentarze książkowe, gdzie były, wiecie Państwo, wszystkie teczki spisane, takich tematy i w ogóle, w tych inwentarzach przybył jeden element. Na każdym marginesie pojawia się taka duża, taka klamra na całą stronę i hasło nie wydaje się. Czyli dosłownie w ciągu roku zamknięto szereg archiwów w Rosji i to jest właśnie epoka Putina. To w latach wcześniejszych, jeszcze pewnie w którychś momentach będę o tym opowiadał, jak wrócimy do tego słynnej sprawy rzekomego tajnego protokołu do paktu polsko-niemieckiego z 1964 roku. To Państwu powiem generalnie, jak to było, bo rosyjscy naukowcy napisali przed epoką Putina, jak to było. A co do samego pana Naryszkina, szefa byłego służb rosyjskich i prezesa Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego, no to jest, jak już powiedziałem Państwu, to jest człowiek służb i akurat jego będę bronił i chciałbym, żeby powiedzieć Państwu o czymś, z czego my sobie nie zdajemy do końca sprawy. Otóż polityka rosyjska, rosyjska polityka historyczna i ta propaganda jakby układana rękami na Kremlu, i to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest absolutna klaustrofobia tych ludzi. Oni po prostu nie mają pojęcia czasami o podstawowych wydarzeniach historycznych, bo języków nie znają, a do czynienia w Rosji mają tylko i wyłącznie z rosyjskimi książkami i z rosyjskimi archiwami. Oni po prostu na najwyższych stanowiskach państwowych i nawet w prestiżowych tych placówkach naukowych są naukowcy, którzy po prostu nie znają innego świata niż świata rosyjskich książek i dokumentów. Dlatego oni kompletnie nie znają czasami nawet najprostszych faktów. A pan Naryszkin, to powiem Państwu, 3 czy 4 lata temu zasłynął z takiej słynnej wypowiedzi, że
że Rosjanie, że Armia Czerwona uratowała Kraków, który chcieli Wawel wysadzić Niemcy tam, prawda, znacie Państwo ten film z 76 roku Ocalić miasto. Jak pytałem kiedyś takiego profesora rosyjskiego, a tak się składa, że spotkaliśmy się w Krakowie na konferencji, żebyśmy poszli razem, może na Wawelu znaleźli te otwory po tych, gdzie Niemcy chcieli sadzić ten dynamit, prawda, bo też otwory miały być wiercone przecież. Żeby pokazał, bo ja nigdy tego nie widziałem, żaden polski historyk tego nie zna, a to całe wysadzenie Wawelu to jedna wielka propagandowa plaga po prostu. Ale on zna historię, proszę Państwa, szef służb specjalnych, nie z jakichkolwiek podręczników na Zachodzie czy z literatury, coś tylko zna z filmu polsko-radzieckiego Ocalić miasto. Zresztą często ich horyzonty intelektualne. Już w Rosji od dawna, od wielu lat produkuje się bardzo wiele filmów historycznych, to takich już widowiskowych, takich robionych na wzory hollywoodzkie, wiecie Państwo, z jakimiś efektami specjalnymi typu T-34 i tego typu rodzaje filmu, gdzie jest jakby ta propaganda rosyjska jest stałym elementem, dokładnie te same elementy, co były kiedyś, czyli wspólnota narodów Związku Radzieckiego, bohaterstwo, te wszystkie elementy propagandowe o Armii Czerwonej, o Polakach są tam stałym repertuarem kinowym i to się tutaj jakby od czasów sowieckich nie bardzo zmieniło. Kino to najważniejsza ze sztuk, jak mawiał klasyk, i dzięki temu kino od czasów putinowskich na przykład przepracowuje się historię na nowo. Patrz, hollywoodzka dziewiąta rota, w której inwazję w Afganistanie praktycznie żeśmy wygrali, mówią Rosjanie, i to nie byli jacy Rosjanie, przecież reżyser to jeden z przyjaciół Władimira Putina, jeździ z migałką po Moskwie. Gdyby nie zawalają się systemu politycznego, gdyby nie zdrajcy na Kremlu, dlatego trzeba mieć właściwy. Jak mi wygląda w tej chwili, co próbują Rosjanie przepracować i jak wygląda ten mit, który najważniejsze ze sztuk próbuje sformułować? Więc to pojawia się w przestrzeni publicznej, w polskich mediach od jakiegoś czasu dosyć często. W zasadzie Związek Sowiecki jest... Znaczy, Rosja obecna powróciła w pełni, a nawet posunęła się w wielu elementach do przodu, do czasu Związku Sowieckiego, czyli generalnie jest to w dużej mierze próba przedstawienia roli Związku Sowieckiego w czasie wojny w zupełnie inny sposób niż to w rzeczywistości miało miejsce, czyli generalnie, że no nie ma mowy o jakiejkolwiek odpowiedzialności Związku Sowieckiego czy współodpowiedzialności Związku Sowieckiego za wybuch II wojny światowej. Nie ma mowy, proszę Państwa, oczywiście o agresji na Polskę, bo jak powiedział ostatnio sam Władimir Władimirowicz, Rosjanie, czy wojska sowieckie wkroczyły do Polski w momencie, kiedy no już polski opór praktycznie nie istniał, nie było władz, nie było z kim rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Czyli powrót do tego. No nie mówi się już w tej chwili o wyzwalaniu Ukraińców i Białorusinów, natomiast taką szerzej powtarzaną tezą jest to, że udało się, że to był ważny krok strategiczny, bo przez przesunięcie znaczące granicy o kilkaset kilometrów, no trwał dłużej opór Związku Sowieckiego w 1941 roku, no i dzięki temu, prawda, udało się nieco zatrzymać pod Moskwą. Z punktu widzenia strategicznego uważam, że jednak lepiej jest się bronić, jak się nie ma wspólnej granicy z Niemcami, tak? Przecież przypominam Państwu, że do 1939 roku nie było granicy niemiecko-sowieckiej. Jak się robi, dziś też nie ma. Jak się podbija państwa tej strefy buforowej, niszczy się strefę bezpieczeństwa buforową, to potem ma się 2-3 tysiące kilometrów granicy, przez którą uderzyła solidna koalicja na Związek Sowiecki. Więc to jakby jest pełen powrót do tych haseł. Nawet nie było w historiografii rosyjskiej, nie była powtarzana w latach 90., a wcześniej w czasach sowieckich, kwestia tego rzekomego protokołu do porozumienia polsko-niemieckiego. Otóż, bo propaganda dzisiaj rosyjska jakby uderza dwutorowo. Po pierwsze uderza w sam dokument, twierdząc, że to jest jakaś pomoc dla Niemiec, które się dzięki porozumieniu z Polską mogły się swobodnie zbroić. To kompletne androny, to zupełnie kompletna bzdura. No i drugi element, który tutaj się pojawia, myślałem, że się nie pojawi, ale jednak się pojawił, to jest kwestia rzekomego
rzekomego porozumienia, tajnego protokołu. O, że Polska też podpisała z Niemcami tajny protokół i to był podział stref wpływów na wschodzie, czyli jakby szykowanie się do uderzenia na Związek Sowiecki i zajęcie przynajmniej części Ukrainy. To powiem Państwu, jak to było w latach 90. w Rosji. Otóż oczywiście Polska nigdy takiego dokumentu nigdy nikt nie widział, ani w polskich archiwach, ani w niemieckich, które są no, w znacznej mierze później przejęte przez, zostały przez aliantów, znaleziono egzemplarz paktu Ribbentrop-Mołotow, a niemal nigdy nie znalazł tego tajnego protokołu do porozumienia polsko-niemieckiego. O co chodzi? Jeden z historyków rosyjskich w latach 90., który miał dostęp do archiwów kreblowskich, czyli również do sprawozdań służb specjalnych, napisał w książce swojej coś takiego, że strona radziecka, że kierownictwo radzieckie i służby radzieckie postanowiły pokazać Zachodowi kulisy polityki zdradliwej tam Polski i tak dalej i opublikowały we francuskiej służbie, we francuskiej prasie tajny rzekomy protokół. O co chodzi, proszę Państwa? To była klasyczna operacja dezinformacyjna przeprowadzona. Oczywiście cały protokół został zmyślony przez Sowietów. Nic takiego nigdy nie było. To jest prowokacja. O co chodziło? Chodziło o to, żeby wyprodukować taki dokument i opublikować w jakiejś innej gazecie, nie w Związku Sowieckim oczywiście, prawda? Czyli jakiej niszowej francuskiej gazetce opublikowano ten rzekomo tajny protokół. Tak, i to generalnie o co chodzi? Chodziło o to, żeby uderzyć w Polskę, pokazać Francuzom Polskę jako kraj, który niby jest sojusznikiem Francji, tak? A po cichu dogaduje się z Hitlerem. Czyli klasyczna taka operacja dezinformacyjna. No i myślałem, że jednak Rosja do tego nie wróci, bo nie widziałem zbyt wielu książek rosyjskich w czasach sowieckich nawet, które by ten dokument jakby egzemplifikowały. Każdy mniej więcej przytomny człowiek wiedział, że to jest prowokacja i nigdy go nie znaleziono. Współczesna Rosja po te dokumenty sięga. Twierdzą, że taki pakt był. I to jest i kolejne... Tworzy nowe? Tego typu? Nie tworzy nowe, tylko odwołuje się do tego, tego dokumentu, do którego nawet w czasach sowieckich już nikt się nie bierze. Jest jeszcze dwa elementy charakterystyczne, bardzo różne w porównaniu z czasami sowieckimi. Pierwsze to jest język. To, co Państwo widzieliście w wypadku ambasadora Lipskiego, gdzie głowa państwa podobno cywilizowanego mówi językiem kloszarda spod budki z piwem o polskim ambasadorze. Tego rodzaju rzeczy nie było w czasach sowieckich. No, takich zachowań nie było. No i jeszcze generalnie kolejnym nowym elementem w porównaniu z czasami sowieckimi to jest bardzo łatwe sięganie do wątku żydowskiego. Jakby świat się zmienił na tyle, uznano być może, że ten wątek jest bardzo ważny, bardzo wpływowy i może Polsce bardzo zaszkodzić i bardzo mocno się eksploruje element, czy to antysemityzmu przedwojennego, czy to jakichś prawdziwych, domniemanych prześladowań wobec Żydów. Także bardziej agresywnie, mniej wyrafinowanie, bardziej bezczelnie pod pewnymi względami, bo no mówię, nie sięgano po niektóre dokumenty, niektóre fałszerstwa, argumenty nawet w czasach sowieckich i nowy jest również ten wątek żydowski. Ale w czasach sowieckich, jak zdecydowano się potwierdzić prawdę, która dziś i wcześniej była dla większości Polaków oczywistą oczywistością, czyli co się stało w Katyniu, rozkazano historykom znaleźć coś analogicznego, to nie tylko martwi jeńcy z polsko-bolszewickiej, ale także miejscowość Chaty. I do tej miejscowości Chaty ta zbieżność, kompletnie nieczytelna dla innych niż Słowianie, została teraz wykorzystana przez Putina w Jadwaszczeniu, bo to też się w przemówieniu pojawiło. Ten element zmiany został przyjęty, myśmy wszyscy odnotowali przeprosiny Instytutu Jadwaszczem, ale teraz to nie jest, że nasi Żydzi pobili ich Arabów, jak to się w PRL-u mówiło, to jest sytuacja, w której Putin z rozgrywającym część sceny politycznej i część sceny politycznej w Izraelu postanawia z nim grać. Także historycznie. Ta gra ma pewne bardzo silne ograniczenia. No jednak akurat Żydzi dokładnie wiedzą, kto jest autorem Holokaustu, tak? I no tutaj jakichś dramatycznych zmian w świadomości, czy w polityce izraelskiej, czy w
postawie jad waszem raczej bym nie oczekiwał, ponieważ no, to są zbyt oczywiste sprawy dla Żydów. Natomiast jest istotną, są tutaj istotne z tego co mówić oczywiście dwa elementy. Po pierwsze, w ogóle Putin zdecydował się grać takimi kartami, w taki sposób rozgrywać różne sprawy na świecie, także przeciwko Polsce. To raz. Dwa, niewątpliwie jest to zwiększenie, jakby jest to pewien symbol i sygnał, symptom znacznie silniejszej polityki rosyjskiej, pozycji rosyjskiej na świecie we współczesności niż w latach 90. czy nawet 10 czy 15 lat temu. No, Rosja jednak wróciła do polityki światowej i taką politykę próbuje robić. No i kolejna ważna rzecz, jednak dla Izraela Rosja jest jedną z światowych potęg atomowych, z którą się będzie liczyła i z którą będzie załatwiała wiele spraw, chociażby dlatego, żeby Rosja nie wspierała przeciwników Izraela. Więc generalnie to jest powrót Rosji do światowej polityki. To tutaj, czy Syria, czy inne kraje, to jest sprzedaż broni do Turcji. Jest wiele symptomów tego, że Rosja jest coraz silniejsza i próbuje takimi kartami grać. Niewątpliwie w tym wymiarze, w jakim ona będzie próbowała jakby tutaj wpływać na kształtowanie się historii, czy wizji historii, nie będzie dla Polski korzystne, to jest oczywiste. Ale ja bym tych wpływów Rosji w tej sferze jednak nie przeceniał. Wydaje mi się, że tutaj no nie ma możliwości, żeby Izrael w jakiś sposób podjął taką grę przeciwko czy Polsce propagandową z tych względów historycznych, o których mówiłem, ale także pewnej oczywistości faktów i agresywności i takiej bezczelności, bym powiedział, tego, co Rosja próbuje robić, to tego, co Rosja próbuje jakby przekazywać światu. Nie ma w tym cienia finezji, proszę Państwa, to jest żądanie przyjęcia wizji świata, które jest no, kompletnie absurdalne. No, jednak trudno jest komukolwiek, gdyby to było jakieś bardziej zniuansowane, trudno jest jakimkolwiek opiniotwórczym środkom na świecie, czy to publicystycznym, czy to politycznym, żeby przyjęły rosyjską tezę o współodpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej, której Związek Sowiecki żadnej odpowiedzialności nie ma. No, to jest za grube, żeby to te próby gry Rosji tutaj odniosły chyba jakiś poważniejszy skutek. A jednak trochę coś się, przynajmniej w polskiej świadomości, w Jad Waszem stało. Jednak Putin tam był mocarzem, który może lekceważyć i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i brytyjskiego następcę tronu, którym jest książę Karol. Ale zaczęliśmy od tego niewyobrażalnego dla nas zamknięcia umysłów. I rzeczywiście pakt Ribbentrop-Mołotow, jak to polsko, historiografia, czy Hitler Stalin, jak trafnie nazywa to anglosaska, w świadomości większości Rosjan nie było, bo był to dokument, o ile dobrze kojarzę, w którym się Rosja nieprzesadnie chwaliła. Tymczasem w zeszłym roku pokazała go na specjalnej wystawie, by uczcić przybycie ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec do Moskwy wraz z tajnym załącznikiem. Duma z imperium, taka duma, która pozwala sięgać swobodnie po wzorce carskiej Rosji, takie swoiste połączenie, no niczym Chińczycy sobie fundują i próbują pokazać światu, czyli nawet jak coś nie pasuje do obrazka, te puzzle się nie składają, to jednak pokazujemy, że siłą damy tą radę? Bardziej upatrywam tutaj takiego klasycznego dla Rosji, dla nas jakby wychowanych w duchu republikanizmu i pokoju w Europie, takiej oferty wręcz politycznej ze strony Kremla, no, w stosunku do Niemców. No zobaczcie, dopóki generalnie żeśmy jakby dogadywali się przez setki lat, bo to nie dotyczy tylko paktu Ribbentrop-Mołotow, skoro były lata, kiedy no, przez setkami lat się dogadywaliśmy, i wtedy były jak najlepsze stosunki rosyjsko-niemieckie, prawda? Nie muszę Państwu przypominać, że przez naszą część okresu nie było Polski, było to kosztem Polski. I takie propozycje wręcz dzielenia się wpływami w ogóle są czymś normalnym w polityce rosyjskiej, nawet w polityce Putina. No, przypominam Państwu o tym, że to wybuchło w Polsce chyba ze dwa lata temu, że Putin proponował polskim politykom po prostu podział Ukrainy. Tak? Tak. Więc to są tego typu ludkowie ze służb i
i którzy uważają, że to jest taka polityka dogadywania się cudzym kosztem, czy rozbierania państw, czy coś, to jest zupełnie, no, dla nas to trochę już dzisiaj szokujące, tak? Więc, natomiast dla towarzysza Putina dlaczego nie, więc traktowałbym to właśnie przede wszystkim jako taki pokaz, że możemy się dogadywać i osiągać z tego wspólne korzyści. Dla nas może być to troszeczkę szokujące, ale to naprawdę do Władimira Władimirowicza pasuje akurat. Ale to jest kwestia tylko kremlowskiej elity, czy to jest kwestia tego, jak patrzą i odbierają podręczniki na przykład do historii niezwykli Rosjanie mieszkający z obu stron Uralu? No proszę Państwa, to jest społeczeństwo zamknięte. Musimy sobie jakby wrócić do korzeni. Społeczeństwo zamknięte, w dużej mierze na wpływy z Zachodu, nie posiadające wpływowych ośrodków opozycyjnych. Media znajdują się w 100% w rękach państwa, w 100% po prostu. Szkoły, no, podręczniki szkolne pisze państwo, to są naprawdę ludzie wychowywani w takim systemie, no, mocno klaustrofobicznym. No, oni po prostu, przeciętny Rosjanin, generalnie nawet wykształcona, przede wszystkim wykształcony, to wie dokładnie tyle, ile wie z rosyjskich podręczników, po prostu z rosyjskich mediów. Nie macie Państwo bariery językowej, albo macie też dostęp taki techniczny, to polecam jakieś programy podstawowe rosyjskiej telewizji, prawda, w których, no, odbywają się nieprawdopodobne historie. To w ogóle to, co się tam robi z Ukrainą, z Ukraińcami, co się mówi na tematy polskie, to wiecie Państwo, to Urban razy 10 mniej więcej. No, to jest taki poziom agresji, chamstwa i bezczelności, że pałkarstwa, że to... Na przykład? No oczywiście Ukraina jest pokazywana jako taki właśnie faszystowski bękart wytworzony przez... Faszystowski bękart, takie terminy też padają. Państwo sezonowe, powstałe dzięki właśnie wykwit faszyzmu i knowań Zachodu przeciwko Rosji. Mówi się otwarcie, że zbuntowana prowincja, korzenie Rosji, że to jest ten sam naród, trochę może inny język, że te wszystkie notorycznie są obśmiewane wszystkie tradycje historyczne Ukraińców, te, które mówią o jakby tożsamości Ukrainy, jej historii. Oczywiście Ukrainy, w ogóle sam pomysł absurdalny i głupi i w ogóle taki chory, jak Ukraina, to wymyślili Polacy generalnie, a Ukraina to znaczy, to jest po polsku ten kraj jakby polskiego imperium. No proszę Państwa, to jest po prostu szydera, wyzwiska 24 godziny na dobę. No, czasami dla odstrzału tak 6-1 bierze się jednego Ukraińca, no i generalnie jak już oczywiście jest tam przekrzykiwane, próbuje coś sensownego powiedzieć, to tam wszyscy na niego krzyczą. No to w ogóle to jest jak na targu mniej więcej. I w pewnym momencie najfajniejsze mi się podoba, redukcja ad absurdum. Jak już w ogóle człowiek w miarę się tam stawia i ma coś do powiedzenia i próbuje powiedzieć, nie wycofuje się po 10 minutach, że ma tego wszystkiego kompletnie dosyć, to pada pytanie, co robił jego dziadek w czasie wojny. No bo jak był w Armii Czerwonej, no to zobacz, gdzie ty dzisiaj jesteś zdrajcą. A jak był w UPA? No nie, no przecież, czy tam w jakiejś formacji. Cokolwiek by nie było, to jest, no, już jest odcięta, tak? Odcięta głowa. Nie ma co z nim dyskutować, bo przecież to zdrajca jest albo faszysta. Więc no, to, co się mu wygaduje na temat Polski, co się dzieje w Polsce, na Ukrainie, w państwach bałtyckich. Też są koncesjonowani Polacy w tych programach. Tak. W Gruzji, co opowiadają o Gruzji, no to są rzeczy, które się po prostu filozofom mieściło. No tak bezczelnie można łgać, że no proszę Państwa, no przecież nie było żadnej agresji na Ukrainę, czy na Ukrainę, na Krym. No. Krym po prostu przeprowadził referendum, się przyłączył do Rosji. No. To skąd my to znamy, tak? To są tego typu rzeczy. A myślicie Państwo, że Rosja prowadziła wojnę w Gruzji? Nie. Rosja prowadziła działania zbrojne w celu zmuszenia Gruzji do pokoju. No to jest taki język, taki świat po prostu. I takim językiem, taką faktografią mówi się o polskich sprawach. Zupełnie to wszystko kompletnie rozwalone. Język Czarzastego o wyzwoleniu. Nie, no bardzo chętnie się takich panów jak Czarzasty, tym się bardzo chętnie przywołuje. Tam się przywołuje Tadeusza Iwińskiego. No i są, oni też mają takich kolekcje, takich własnych tam, takich potworków z Polski, którzy są w stanie powiedzieć po prostu wszystko. Niektórzy tam siedzą od czasu w więzieniu za szpiegostwo na Chiny i Rosji, jak jeden były polityk chyba samoobrony.
No i tam mają taką galerię zawsze, kiedyś takiego wyciągną i tyle. No. To jest moje wspomnienie z pierwszej rocznicy Smoleńska, kiedy pewni koncesjonowani Polacy bez żadnej kontroli byli wpuszczani przez Rosję. To wtedy się pan Piskorski tam objawił między innymi jako ślad funkcjonowania. Ale wróćmy do tego w takim razie, jak sobie Rosjanie, czy jak Rosjanom się tłumaczy w tych programach to, co się działo między 17 września a z radzieckim napaścią sojusznika, to określił Józef Wissarionowicz, Stalin, atak i niemiecki. No bo przecież to nie tylko Katyn, Charków, Miednoje, etc., ale to także cztery wywózki, są miliony Polaków, oczyszczenie przedpola. O tych represjach, zbrodniach jest cicho. Kiedyś generalnie mówiło się przynajmniej o Katyniu. W tej chwili rosyjska telewizja na temat niczy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że musicie Państwo pamiętać, że to nie były ziemie polskie, tylko to były ziemie ukraińskie i białoruskie, podbite przez Polaków, wbrew opinii publicznej, bo przecież miała być linia Kryzona, Francja, Anglia, wszyscy polskich podbojów w 20 roku nie podpierał, nie popierał, to była polska agresja, podbicie cudzych ziemi. To po pierwsze, to jest pierwsza linia. Drugi, no trwały tam oczywiście przymusowa polonizacja, prawda, i represje i tak dalej, to Ukraińcy i Białorusini byli represjonowani. W 1939 roku we wrześniu, czy w ogóle za podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, w ogóle za to porozumienie, po pierwsze Związek Sowiecki podpisał jako ostatni porozumienie z Niemcami, jako ostatni. Pierwsza podpisała Polska, tak? To, że pakt polsko-niemiecki kompletnie jest odrębnym dokumentem niż pakt Ribbentrop-Mołotow, bo tam jest dokument, który raczej starał się zabezpieczyć status quo, pokój w Europie i polskie bezpieczeństwo, a ten był paktem rozbiorowym, po prostu nazwijmy go po imieniu, to jest używany argument, że wszyscy podpisali z Hitlerem pakty, a Polska pierwsza, a Związek Radziecki ostatni. Kolejny argument... Tylko u nas mapki nie było. No tak, tak, nie było załączonej mapki na wschodzie, chyba że na ryżki jeszcze może dorysować. No więc kolejny argument, który pada, to jest to, że Polska była sojusznikiem wspierającym Hitlera w latach 30. i paraliżowała wszystkie możliwości porozumienia czy budowy systemu bezpieczeństwa w Europie. Czyli oficjalnie, no skrytny zabieg propagandowy, oficjalnie przecież Związek Sowiecki zgłaszał w 1938 roku no możliwość przejścia, prawda, Armii Czerwonej do Czechosłowacji i stanięcia w obronie ładu, pokoju w Europie i tak dalej, i tak dalej. Także Armia Czerwona tutaj pomogła zatrzymać Niemcy, co zablokowała niechcąca przepuścić przez swoje terytorium Polska. No się tak przypomina takie kraje, które by pozwoliły sobie na to, żeby Armia Czerwona tam wkroczyła do nich chociaż na chwilę. No byli tacy na Łotwie, Estonii, chyba na Litwie. Tak, to jest po prostu jak się wyganianie szarańczy Belzebubem, jak ktoś kiedyś powiedział. Więc oczywiście to za to, co się zdarzyło, potem odpowiedzialna jest Polska. Troszeczkę odpowiedzialni są alianci zachodni, czyli Francja i Anglia, która rzekomo popychała Hitlera do tego parcia na wschód i pozorowała rozmowy pokojowe czy jakieś próby porozumienia z Moskwą w 1939 roku. I w tej sytuacji Związek Radziecki nie miał absolutnie żadnego innego wyjścia. Nie miał żadnego innego wyjścia, jak porozumieć się z Niemcami, prawda, i no właśnie po pierwsze przesunąć tą granicę wobec nieuchronnej wojny, nieuchronną wojnę, tak? Szykowali się do wojny w 1941 roku już we wrześniu. Nie chciał, ale musiał. No i przy okazji wyzwoliła oczywiście ziemię podbite przez Polskę nieprzynależnej w roku 1920, a wkroczyli generalnie tutaj Rosjanie coś w rodzaju misji pokojowej, tak jak w Gruzji była misja pokojowa, na Krymie chyba. Jako coś w rodzaju takiej misji pokojowej, żeby bezpieczeństwo tutaj tych Ukraińców, Białorusinów, tak, też jakby ich nie wpadli w ręce Niemców. No i oczywiście wobec no, już kompletnego takiego upadku Polski. Czyli no, macie Państwo katalog różnych argumentów. No,
Do klubu Rolina przychodzą osoby raczej świadome i trochę znające elementarne zasady historii, więc na ile to jest zgodne z rzeczywistością, no to sobie Państwo, myślę, potraficie sami ocenić. No to jeszcze w uzupełnieniu dwa aspekty. Rozumiem, że wojna o pokój trwa wciąż do ostatniego trupa, ale kluczowe w takim razie, jak sobie tłumaczą propaganda dzisiejsza, no, zaistnienie armii Andersa, lend-lease i tą pomoc, i także to, że musiało się przez setki kilometrów bohaterska armia wyzwolić i cofać porowie pod Moskwę. Tutaj Stalin, który jest ponownie beatyfikowany przez tego, że Zebuba miał dobry car, ale bojarzy z linii, czy gdzieś indziej popełniono, czy żadnych błędów nie było? Nie, oczywiście wszystkiemu wina jest wiarłowna agresja III Rzeszy na Pokojowy Związek Radziecki. To jest oczywiste, to się tutaj dużo nie zmieniło. Jedynym tutaj elementem nowym to jest to, że w literaturze jednak pojawiały się informacje i pojawiają się na temat rzeczywistych strat Armii Czerwonej w pierwszych miesiącach wojny. No to są rzędu straty materialne rzędu ponad 90% po prostu uzbrojenia, samolotów, czołgów. No, tego typu, jak krwawe były to walki i te próby kontrofensyw sowieckich, tego generalnie wcześniej nie ujawniono, to dzisiaj w zasadzie no, historycy pokazują, tak? No, ale to jest o tyle politycznie może nie tyle nieszkodliwe, że po pierwsze idzie na konto złego dowództwa, a po drugie pokazuje heroizm i ogromny wysiłek Armii Czerwonej próbującej zatrzymać Niemców. Im więcej krwi, tym lepiej, tak? No, może trochę tak. A tłumaczą jakoś skąd się tyle wzięło na zachodzie tego sprzętu, skoro to było wiarłowna napaść, nikt się tego nie spodziewał? Nie, to nie jest tłumaczone, natomiast ważniejszy, ciekawszy jest Lend-Lease, który jest ważnym elementem, no, który bardzo mocno wsparł jednak Armię Czerwoną. No to jest generalnie troszeczkę bagatelizowane, tak troszeczkę to tak mówię żartobliwie. To znaczy jest bardzo często dużo sprzętu na filmach archiwalnych montowanych współcześnie i pokazuje się, no, jakieś Shermany, jakieś samoloty, prawda, Michela, czy inne rodzaje sprzętu, czy ogromna liczba ciężarówek. No i to generalnie nie ma tam informacji historycznych po prostu przy tym sprzęcie, jakiej produkcji jest to sprzęt. Czyli jakby widz nie jest tutaj informowany, że to jest de facto amerykański czy brytyjski sprzęt. Tam Matyldy były, czołgi, różne. Jest to po prostu bagatelizowane. I jeszcze często widziałem taki film rosyjski, też w książkach jest taki element, się pojawia, że sprzęt amerykański to taki słaby był, tu się gdzieś tam łożyska zacierały, tutaj gdzieś tam olej, nie bardzo tak, silniki się zacierały i w ogóle, no tak temu chodziło generalnie o to, że no jednak byli troszeczkę niżej cywilizacyjnie w tym czasie Armia Czerwona i technicy. No i do amerykańskiego sprzętu to trzeba było jednak trochę większej finezji pod względem technicznym, dbałości i różnych tego typu innych rzeczy. No nie dało się tego naprawiać za pomocą łomu i młotka po prostu i tyle. I mieli ogromne kłopoty ze sprzętem, do którego nie dorastali. No to już tak mówiąc poważnie. No ale to no, jest kluczowym, jest oczywiście wysiłek ogromny całego społeczeństwa radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to już było, ale Andersa w zasadzie nie ma, o nim się nie mówi. Mówi się tylko o oddziałach Polaków, który pomógł Stalin tu wrócić do kraju. Kościuszkowcy są tutaj naturalnie eksploatowani i braterstwo broni i to tutaj, no tutaj jakby od czasów PRL-u się nic nie zmieniło. A Wojciech Jaruzelski jeszcze zdążył być. Na defiladzie był tam chyba bardziej traktowany wysoko niż Donald Tusk, z tego co sobie człowiek przypomni. No to mówimy o tym, że pomysły, jesteśmy równym wrogiem jak Ukraińcy, Białorusi już dostarczają, czy w ogóle wszyscy, czy odżywa idea pansłowiańska, czyli że należy wszystkich Słowian zjednoczyć w wspólnym państwie XIX-wieczne, trochę zapomniana. I to jest coś, co zaczyna być wybrzmiewać ten marsz na zachód w rosyjskiej propagandzie, myślę. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie. To Polska oczywiście dostarcza
Rosji wielu zmartwień, przykrości. Jesteśmy niewdzięczni. Bardzo niewdzięczni. No to po prostu nie dość, że dostaliśmy ziemię zachodnie, że w ogóle odbudowano naszą niepodległość wysiłkiem 600 tysięcy żołnierzy radzieckich. To jeszcze generalnie istnieją coś takiego jak politrucy z IPN, którzy pozytywnie opiniują usuwanie, znaczy nie, to nie było pod moim adresem, bo tak tam jesteśmy nazywani w mediach. Generalnie opiniują pozytywnie burzenie, niszczenie pamięci o bohaterstwie Armii Czerwonej itd. itd. No, generalnie nie jesteśmy traktowani sympatycznie i Polska ma tam bardzo złą prasę, ale no, do Ukrainy to nam, proszę Państwa, bardzo dużo brakuje. Tak jak powiedziałem już wcześniej, skala jakby zajmowania się, są wręcz programy publicystyczne rosyjskie, które na 7 dni w tygodniu, 5 czy 6 poświęcają aktualnym wydarzeniom na Ukrainie do tego stopnia. Czyli macie Państwo taki ten. Ja wspomniałeś o tym dziennikarzu, już dawno zapomniałem o polskiej telewizji, o Tomaszu Lisie. Tak? Tomasz Lis. No to tam jest taki grupa takich Tomaszów Lisów, takich Onetów i w ogóle, gdzie no 80% czasu jest poświęcone na walankę, kolokwializm w Ukrainie, to wątek faszystów na ulicach, no to jest normalne, generalnie to UPA rządzi na Ukrainie, żeby Państwo wiedzieli, wbrew woli jakiś Majdan, wbrew woli społeczeństwa, banda faszystów i w ogóle. Tutaj naprawdę, proszę Państwa, oni nie owijają w bawełnę czasami, może politycy bardziej, ale te media rządowe w zasadzie nie obalają, znaczy nie ukrywają, nie owijają w bawełnę, że w zasadzie kwestia Ukrainy jest, zniszczenia Ukrainy jest kwestią racji stanu Rosji. To nikt tutaj by nie ukrywał. Od strony położenia, potencjału ludnościowego, zasobów i tak dalej, oni zdają sobie sprawę, że żeby no, stać się znowu takim mocarstwem, możliwie jak największym mocarstwem, tak? Jak za czasów sowieckich, to dla nich kluczowe jest po prostu uzależnienie jakieś, czy pozbawienie suwerenności po prostu Ukrainy. No i w jakiejś perspektywie zniszczenie Ukrainy. To tutaj nie ma tutaj dwóch zdań. To jest, jak się rosyjskie media ogląda, to po prostu to ocieka to taką ideą, że trzeba zniszczyć Ukrainę. Po prostu. A Białoruś, rozumiem, to już tak konsekwentnie. Białoruś nie jest tutaj tematem jakby ważnym i takim politycznym, ponieważ w Białorusi stacjonują rosyjskie siły zbrojne. W zasadzie to jest no, państwo, które wystarczy, że przycisną troszeczkę i, no, i samo jakby pójdzie. No, ja tu jestem skrajnym pesymistą, uważam, że to jest kwestia krótkiego czasu po prostu. Niezależność Białorusi jest po prostu tak krucha, że nie chcę być złym prorokiem, ale to jest kwestia kilku lat, kiedy to pęknie po prostu. Rysuje się, marzy się takie stworzenie z granicy Związku Sowieckiego na Bugu, czy bardziej takie z czasów Imperium Carskiego, gdy prowincjański kraj zabierał? Co tak naprawdę, to jest pytanie otwierające, co pojawia się w myśleniu, bo te zapowiedzi często Putina zaczynają się bardzo wcześnie, potem rozrastają się, narastają długo. Co pojawia się z myśleniem o Polsce? Poza tym, że jesteśmy zdrajcy, że zaprosiliśmy NATO, wciąż jesteśmy członkiem drugiej kategorii, jest szansa coś tutaj robotą polityczną zyskać? Wydaje się, że no Polska jest na tyle daleko zintegrowana z Europą i z NATO, że w zasadzie no, jest poza takim na razie tak, poza takim myśleniem, że moglibyśmy no, tutaj podporządkować Polskę, prawda? No, ale tyle, ile możemy jej zaszkodzić ze względu na jej tradycyjną politykę wspierania państw bałtyckich, Ukrainy, ile jej możemy zaszkodzić, to będziemy jej szkodzili, tak? To nie ma tutaj dwóch zdań. Ale nie jest to taki czas historycznie i nie ma na to jakby koniunktury, tak? Może jak się coś tam przewróci w NATO, albo zacznie się coś robić takiego dziwnego z tą częścią Europy, że ten pakt słabnie, czy Unia Europejska, no to wtedy być może takie warunki będą. Natomiast tego na razie nie ma, aczkolwiek... Nie zbiega to z horyzontu. Znaczy, jakby to powiedzieć, no jeżeli są ważne przemówienia
Władimira Władimirowicza lub jakieś kadry lub zdjęcia z takim symbolem, z takim herbem Rosji starym. Znacie Państwo, dwugłowy orzeł, który ma na skrzydłach także herb Królestwa Polskiego, żeby było jasne. To tego typu elementy historyczne są czasami eksponowane. 9 maja przed nami. Czego się mamy spodziewać? Odtworzenia, pokazania, że nie, poza tym, że to z Hitlerem to wygrali Rosjanie, to jeszcze odtworzenie sojuszu, że to było dobrze i nie trzeba tego było psuć, gdyby rządziliśmy światem, bo to brzmi mniej więcej oferta. I chyba Putin na taką sformułowę w Waszyngtonie to powraca. Sojusz wielkich to nie zmowa. To przyszłość biorą rzecz Amazji, chyba Jacek Kaczmarski. Znaczy, 9 maja będzie przede wszystkim jednak skupiał się wobec historii, wydaje mi się, i wobec jakby spraw wewnątrzrosyjskich. To jest nie tylko i pokaz siły, z pewnością będzie najnowszych technologii, jak zwykle. Na tego typu paradach będzie dużo właśnie o zasługach Związku Sowieckiego, o historycznej roli Rosji. Będzie potem taka akcja pod tytułem Bezsmiertny Połk, tak? I różne przypominanie różnych takich filmów i starszych, i nowszych, które pokazują tą propagandową twarz Rosji i dobrego Związku Sowieckiego, Sojuszu Narodów, Kraju Sprawiedliwego, który wygrał słuszną wojnę. No i oczywiście w jakimś tam kontekście czasami się tam pojawiają również Polacy. Pamiętam taki film nakręcony z 10 lat temu o Armii Czerwonej, takim oddziale, który się koło klasztoru okopał. W tym klasztorze oczywiście były jakieś takie biedne dzieci. Ta Armia Czerwona wspierała klasztor i te takie zakonnice, jak wiecie Państwo, Armia Czerwona zawsze wspiera klasztor. I zwłaszcza zakonnice. Taki film był niewinny, to chyba Państwo taki film znacie. A no generalnie, a najpodlej, no Niemcy to jak Niemcy, strzelają i się do nich strzela, natomiast najpodlejszą tutaj całą rolę w całym tym filmie odgrywa Armia Krajowa, która strzela w plecy radzieckim bohaterom, więc to takie rzeczy myślę, że się znowu pojawią. Ja pamiętam taki film, w którym kiedyś to chyba było pod Kurskiem, o Kursku, taka była wielka batalia, batalistyczny film z lat 60. czy 70. II wojny światowej, to był pod Kurskiem, pojawił się ktoś w polskim mundurze. I to chyba był Kurski jednak, tak, w polskim mundurze, bo oni zawsze, to wtedy graliśmy dobrego wujka, to znaczy w wielu filmach Związek Sowiecki, Rosjanie szczycili się, że ich sojusznikami byli Polacy. I tak i w wielu tych filmach rosyjskich w którymś momencie się ci Polacy pojawiali, nie? Wtedy w tym filmie, który mówił, salutował do żelka ładnie Daniel Brys. W radzieckim filmie propagandowym. Natomiast no jakby ten Polacy zawsze występowali jako ten element, czy się Rosjanie szczycili po prostu, tak? No to teraz robimy tam w tych filmach za takiego dziada jakiegoś strzelającego w plecach albo coś, zawsze coś takiego brzydkiego o Polakach gdzieś tam się próbuje wszędzie. To jest zupełnie w nazi matki, nazi ojcowie, które jeszcze kilka lat temu kupiła telewizję polską i przebrała. Warto sobie przypomnieć, a niemiecki wyrok nie musiał, czy wyrok polskiego sądu nakazujący przeproszenie świętej pamięci Karola Tendery nie został zrealizowany wyrokiem w Karlsruhe, ale to może ten most jest oczywisty, ale ciekawszy most i przejście na drugą stronę i taką opowieść, że to dobrzy ludzie walczyli ze złymi, to przez stworzyli nasi alianci zachodni, którzy nie chcą pamiętać we wrześniu 1939 roku konferencji w Aberdeen, gdzie podjęli decyzję, że nie będą realizować swoich zobowiązań zawartych w traktatach. Oczywiście był tam szpion Józefa Wissarionowicza Stalina, dlatego on dopiero po tej informacji zdecydował się na mapie fajką wojska ruszyć, a nie wcześniej, jak to sobie zobowiązał babcie Hitler Stalin. No ale przecież ta opowieść o tym, że dobro wygrało, a może 8, a nie 9, jednoczy Zachód z myśleniem Putina, tutaj Polacy nie pasują i do defilady w 45, i do obrazka dziś? Przede wszystkim to jest kwestia innego trochę doświadczenia historycznego, bo jednak dla Francuzów i dla Anglików to jest trochę inny koniec wojny niż dla nas, tak? No, to jest dla nich czysta sytuacja, tak? To znaczy oni odzyskali wolność, czy Francuzi, tak, ale zwyciężyli w wielkiej
krwawej, niszczącej wojnie jak Anglicy. My po prostu mamy inne doświadczenia. No, oni mogą radośnie sobie to świętować i trochę inaczej to odbierać, bo oni nie widzieli Armii Czerwonej po prostu, tak? I nie widzieli tego, nie przeżyli tego, co my żeśmy przeżyli. Dlatego tutaj jakby no nie widziałbym takiego bardzo jakiegoś mocnego ostrza wymierzonego w Polskę, czy w zdradę w 1939 roku, czyli odmowę wsparcia realnego dla Polski, a wręcz uderzenia na Niemcy. Tutaj bym tego tak mocno nie wiązał. Po prostu autentycznie się mają sprawę, z czego cieszyć, bo jak Francuzi no właśnie odzyskali niepodległość de facto i nie jest to dla nich tak dwuznaczne i tak trudne jak dla polskiej historii po prostu. No jasne, ale jednak jakoś Polaków potraktowano. Chociaż byliśmy fast to fight, pierwsi w walce, pokazywało piękne plakaty w 1939 roku w Londynie. No to potem byliśmy jednak błyskawicznie objęci cenzurą, gdy zawiązano ze Związkiem Sowieckim sojusza. Wreszcie skąd Winston Churchill mówił, że może pan sobie teraz zabrać pańskie dywizje i zdania w BBC, na które się dzisiaj tutaj powoływaliśmy, to słynne, że nigdy tak wielu, tak niewielu, już zostały pominięte, obarte z kontekstu. Już nie są polscy lotnicy, tylko są lotnicy brytyjscy. I nic z potraktowania naszych generałów w formie magazynierów się nie tłumaczy, bo ten moment, kiedy oddawano tak późno hołd, choćby przez królową Beatrice, już zostaje chyba zatarty. No to już są, troszeczkę oddaliliśmy się od propagandy rosyjskiej, natomiast i radzieckiej. Ona się z tego troszkę cieszy. Powiem tak, no na pewno losy Polaków po wojnie w Wielkiej Brytanii były bardzo trudne i bardzo ciężkie. Z drugiej strony, no jeszcze wiele innych elementów. Natomiast no, generalnie no, tutaj gra rolę pewna brutalna gra interesów, tak? To co się zdarzyło po wojnie zawsze mogli powiedzieć, żeby Polacy wrócili do domu, tak? Chociaż no, nie było jakby specjalnych podstaw do tego, żeby się ubiegać jakieś specjalne traktowanie. No, to nie byli dla Brytyjczyków, tak, dla Brytyjczyków generalnie, znaczy no nie, moim zdaniem przyzwoitym zachowało się tyle przyzwoicie, że nie deportowano ich do Polski chociażby, prawda? No, to można było, że każdemu starano się, żeby znalazł swoje jakieś tam zezwolone na to, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, no, ale generalnie to nie byli obywatele Zjednoczonego Królestwa i nie byli traktowani tak jak Anglicy. Po prostu no, tyle. Możemy pomstować na to, że na przykład dla wysokiej kadry oficerskiej, czy generalicji, czy dla lotników powinny być ufundowane chociażby jakieś pensje, czy coś takiego, żeby w zamian za zasługi, no ale tak nie było, No, liczyć zawsze trzeba po prostu na siebie, taka jest rzeczywistość smutna w takiej sytuacji. Liczyć trzeba na siebie, to byłaby dobra błędna, ale tak na tą błędną się łatwo nie zgodzę, żebyśmy już kończyli to spotkanie, no bo jednak jest coś ostentacyjnego. Będę wracał do tego obrazka, bo ono jest nam już w pamięci. Spóźniony półtorej godziny wchodzi Władimirowicz Putin i wita się tylko z jednym sojusznikiem, pominąwszy państwo Izrael, z Emmanuelem Macronem. I to bardzo serdecznie. Macron już w lipcu zeszłego roku zapowiedział, że w maju będzie w Moskwie. No i ten parasol atomowy nad Europą proponuje budować w domyśle przeciwko Amerykanom, ale chce jakiegoś resetu z Rosją. Czyli rozumiem, że teraz Francja to ojczyzna bistr, a bistr, jak państwo doskonale wiecie, pochodzi od rosyjskiego bystra. Bo jak carscy żołnierze chcieli to jeść szybko. Francuzi dobrzy, a Brytyjczycy, a Amerykanie? Ja powiem tak, oddzielnym problemem, który może kiedyś powinniśmy poruszyć, to jest sama postać Emmanuela Macrona, jego lekcje historii. To, co oj, przekonałeś mnie, coś czuję, że będziemy odnieść ten temat. Generalnie jest coś takiego z Emmanuelem Macronem, że to, co on wygaduje na temat historii, to są rzeczy no, absolutnie niesamowite. No, ja przypomnę właśnie państwu o tym pomyśle,
budowania obrony, tak armii europejskiej między innymi w obronie przed Stanami Zjednoczonymi. No to chyba bardzo liberalnie i bardzo grzecznie skomentował to prezydent Trump właściwie dla siebie sposób, że no gdyby nie dwukrotne interwencje armii amerykańskiej, to Francuzi by mówili dzisiaj po niemiecku. Więc ja nie wiem, dlaczego Stany Zjednoczone nie podjęły jakichś mocniejszych kroków po prostu dyplomatycznych, żeby w jakiejś mierze coś jednak pokazać panu Macronowi, no nie wiem, zakaz wjazdu albo coś takiego do Stanów Zjednoczonych. No to jest polityk, który często mówi rzeczy nieobliczalne, niepoważne i niewiarygodne strony historyczne. No jest to facet niepoważny po prostu, to jest polityk niepoważny i wywołujący aż tak skrajne reakcje na głupstwa, które po historii wygaduje po prostu. No dobrze, to wróćmy do rosyjskiej propagandy. Bohaterowie niewidzialnego fronta się nazywało rozwiedkę. To teraz przede wszystkim ci, którzy operują na Wyspach Brytyjskich, którzy po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej użyli broni chemicznej i ci, którzy ukatropili Litwinienkę jako zdrajcę, i ci, którzy naruszają przestrzeń powietrzną Wielkiej Brytanii, no bo tam coraz więcej, no, ostatnio, to chyba w tym roku, flota jej królewskiej mości uzupełniona została przez samoloty i okręty, które mają wykrywać aktywność rosyjskich łodzi podwodnych, bo jest tak duża. To jest ten europejski cel, czy też rzeczywiście ponad wszystko, jak za czasów zimnej wojny, są Amerykanie, którzy za dolary kupują i przekupują zdrajców ojczyzny? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o porównanie dawnych czasów a współczesności Rosji, rosyjskiej technologii, to jednak generalnie jest tak, że Rosjanie troszeczkę jakby ten dystans skrócili do Stanów Zjednoczonych w porównaniu z latami 70. czy 80., gdzie no już przewaga Amerykanów była ogromna. To wynika przede wszystkim z faktu, że jakby dzisiaj technologie stały się łatwiej dostępne. W latach 60. czy 70. to no, były jakieś papierowe plany, prawda, i jakieś skomplikowane technologie nie przepływały po prostu. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, za pomocą internetu i szybiegostwa elektronicznego, no, można znaleźć tak potężne informacje wywiadowcze, że ten dystans się zmniejszył. Rosjanie jednak zrobili ogromne kroki, jeżeli chodzi o technologie rakietowe, szpiegostwo, dywersji. Pod każdym krokiem to jednak Putinowi udało się bardzo dużo. On w zasadzie odbudował potęgę Rosji. To jest kraj, z którym się należy liczyć, który ma sprawne służby wywiadowcze, tak techniczne, jak i osobowe źródła informacji. Działa na potężną skalę w różnych miejscach. Od krajów demokratycznych różni się także brutalnością metod. No, nie wyobrażam sobie, żeby jakieś służby cywilizowanego europejskiego kraju prowadziły takie operacje jak kwestia Skripalów czy coś takiego. Rosja jest krajem dla nas bardzo groźnym i będzie bardzo groźna. Natomiast z tej kwestii historycznej, żeby tak troszeczkę podsumowywać, to z pewnością nie osiągnie chyba wielkich sukcesów w takiej rekonstrukcji historii. Ona jest raczej skierowana do wewnątrz Rosji niż może jakieś większe szkody nam przyczynić, czy zmiany na zewnątrz. To jest raczej przede wszystkim skuteczne będzie w Rosji. I oby tylko, i oby tam też się nie okazało. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy warto przenieść i oddać Państwu głos. Mamy 20... Przepraszam, jeszcze tylko krótkie zastrzeżenie. Tu jestem oczywiście, wszelkie wypowiedzi odpowiadam, ze swojej wypowiedzi odpowiadam wyłącznie ja. Nie jest to z nikim konsultowane i wszystko, co powiedziałem, mówię na własną odpowiedzialność. Tak, ale w nich się nie konsultowali. Czas na pytania w takim razie. 23 minuty mamy. Proszę Państwa, krótkie pytania na temat i będzie odpowiedź. Proszę bardzo. Ja mam pytanie o zawartość różnych galerii, takich jak Ermitaż i tak dalej, czyli rzeczy, które zostały przez Rosjan zdobyte, powiedzmy, na Niemcach, a zagrabione, jeżeli chodzi o rzeczy polskie, polskie archiwa, które wylądowały w Rosji. Czy mamy jakąś ewidencję tego, co oni tam mają,
czy podejmowaliśmy jakieś próby ich odzyskania? I czy Rosjanie w ogóle wiedzą, że w ich muzeach, w ich galeriach, w ich archiwach są rzeczy po prostu ukradzione? Przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. To może od razu, tak? Może od razu, żeby było sprawne. Co do sztuki, oczywiście nie jestem w tej kwestii materii, w tej materii specjalistą. Znam to, co Państwo więcej wiecie z mediów, a propos, znaczy, po pierwsze z historii rabowania masowego polskich dworów, tak? I muzeów w ogóle. To się odbywało i w 1939 roku, a i odbywało się na dużą skalę w latach 44-45. Zresztą powiem tylko Państwu, że ukradziono druty telefoniczne, tory kolejowe, wyposażenie szpitali, wszystko, co się ruszało, prawda? Asfaltu pewnie nie zwijano, jak był, ale generalnie tak to wyglądało. Natomiast co do archiwów, to jest, nie pamiętam w tej chwili, na jakiej ulicy, wojskowe archiwum, w którym ja pracowałem, całkiem niedawno, bo tak z 10 czy 12 lat temu, gdzie generalnie jest inwentarz i to są zbiory trofejne, wszystko, od Austrii do Austrii mniej więcej, tak? Bałkany, wszędzie gdzie się pojawiła Armia Czerwona, rabowano na dużą skalę akta archiwalne, przy czym w wypadku części krajów, takich chyba właśnie, dlatego Austria mnie tkwiła w pamięci, oni podzyskiwali te materiały, a Rosjanie zostawili swoje mikrofilmy, albo odwrotnie. To znaczy część tej spuścizny jakby odzyskano albo skopiowano. Ale widziałem tam dziesiątki tysięcy teczek w inwentarzach, teczek dotyczących Polski z polskich archiwów. To na przykład, oprócz oczywiście dwójki polskiej, czyli wywiadu, tak, teczek personalnych i w ogóle, są tysiące, ale to tysiące teczek dotyczących bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, organizacji, tak, bodaj Legionów chyba. Jest dużo materiałów, w Związku Legionistów chyba coś takiego, dużo materiałów zabranych z Warszawy, z archiwum sejmowego, zewsząd, jest tego dużo, leży to u nich w archiwach, można to sobie, historyk z Polski sobie może pójść i te materiały pooglądać, tak? Natomiast no, z tego co wiem, żadna rewindykacja, czy chociażby masowe skopiowanie tych akt, no nie wchodzi chyba w rachubę i Polska z tego co ja tam widziałem, po tych zapisach inwentarzowych nic nie uzyskała. Nic, zupełnie. Widziałem, oglądałem tam materiały z Berlina. Jeszcze jest o tyle ciekawa sprawa, że do takiego tematu, który mnie interesuje, czyli sejonistów, rewizjonistów, działalności organizacji żydowskich, po prostu pościągało z różnych archiwów różne rzeczy mnóstwo Gestapo i Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie. I oni jakby skupili to wszystko, a Rosjanie to wszystko zabrali do Moskwy. Więc generalnie są nieprzebrane materiały zrabowane w całej części Europy zajętej przez Armię Czerwoną, archiwalne i z tego co wiem, nie ma mowy o rewindykacji i nie widziałem, żeby tam te materiały były mikrofilmowane, czyli polscy historycy ich nie znają po prostu. Ja chciałem, nazywam się Krzysztof Gąbiowski, jestem dziennikarzem Katolickiej Agencji Informacyjnej i chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny czynnik, mianowicie udział Kościoła Rosyjskiego w tych wszystkich działaniach. Kościół rosyjski, Kościół Patriarchat Moskiewski jest właściwie, można powiedzieć, pod tym względem zwłaszcza, jest jakby takim przedłużeniem tej oficjalnej propagandy. To, co wygaduje Cyryl na przykład i jego najbliższe otoczenie, to jest dokładnie to samo, a może nawet pod pewnym względem jeszcze gorzej, niż właśnie ta propaganda oficjalna. Cyryl, a wcześniej jeszcze Aleksy na przykład mówił tak, Rosja jest takim jedynym krajem w Europie, w którym nigdy nie było wojen religijnych. To jest oczywiście kłamstwem, bo chociażby ze starowiercami to była regularna wojna. No i nigdy nie była więzieniem narodów i tak dalej. No i dzisiaj Ukraina na przykład jest Małorosja. Ukraina, nazwa Ukraina to jest nazwa polska wymyślona, nie wiadomo dlaczego Ukraińcy się tego uczepili. No i takich właśnie przykładów, moim zdaniem Kościół rosyjski ma tu ogromną rolę też do odegrania, to znaczy odgrywa wielką rolę. Mogę tylko to potwierdzić, jak była ta słynna sprawa
odłączenia cerkwi ukraińskiej od moskiewskiej, no to Moskwy, no to przecież to w zasadzie to był ten sam język propagandy, to samo kwestionowanie tego dokumentu i jakby to, co się wylało nawet w rosyjskich mediach, w ogóle na cerkiew prawosławną, na Ukrainie, czy generalnie na przywódców różnych, tak samo na Grecję, na polityków greckich, na duchownych greckich, w związku z tym faktem, no to było ten sam język, ta sama propaganda. Nagle podpadli, tak? Krzysztof Jabłonka, też historyk. Mam właściwie pewną konkluzję, kończącą się pytaniem. Czy panu jest wiadome to, co mnie powiedzieli historycy rosyjscy, z pewnych względów nie wymienię którzy, bo nie tylko my oglądamy, że jesteśmy w przededniu, a ten historyk zapewniał, że już zna te archiwa, że to przez Stalina został wykreowany Hitler. I tu jest całe kłamstwo, które ma odciągnąć od tego uwagę, a w 1938 roku Rosja została wyrzucona z rozmów w Monachium, gdyż dążyła do wojny. My Monachium postrzegamy błędnie z punktu widzenia 1939 roku i nie spotkałem się z korektą. To naprawdę zapobiegło wtedy wojnie. Nikt nie przypuszczał, że Hitler będzie szaleńcem i jednak doprowadzi. Do tego skusił go właśnie wtedy Stalin. No i czy rzeczywiście potwierdza się rola Martina Bormana jako agenta, który dostarczał, krócej mówiąc, Hitlerowi pieniądze. Dlatego, że dość powszechnie wiemy, to pan mistrz też to głosił, ja to słyszałem, profesor Wieczorkiewicz, że Stalin zabronił komunistom poparcia z socjalistów w 1933 roku, w 1932 roku i przez to Hitler doszedł do władzy, bo się rozpadła ten szeroki front, co jest ujawnieniem jego ukrytej intencji. Jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli pamiętajmy, że tu jest cała grupa fantastycznych rosyjskich badaczy, którzy po pierwsze wiedzą, co to historia. Ja tu przypomnę, w Rosji się kompletnie inaczej rozumie historię. To nie jest to, co było, ja już tu mówiłem, tylko to, co być powinno. I to się bierze na serio. Dlatego, że nie ma logiki arystotelesowskiej. Tam w myśleniu prawosławnym, to co kolega wspomniał przed chwilą, przypomnę, że Kościół w Rosji nazywa się cerkwią, jest apofatyka, czyli przeciwieństwo. Metodą przeciwną się wyjaśnia pewne rzeczy. I to funkcjonuje normalnie. Ja miałem kłopot i to wspinając się w górach w Altaju, taki domorosły historyk mówi, wy przepisywaj tę historię. Ja mówię, jak możemy przepisywać, kiedy ona... No, skoro my to robimy, to wy na pewno też. I nie ma zrozumienia dla logiki, a co dopiero z niej korzystania. Więc tu jest pytanie, na ile ta grupa, która zna historię, wie czym jest, przecież za cara lepiej pisano historię Rosji niż obecnie. Dzisiaj wymyślono, że Piotr I był podstawiony przez Niemców. To w ogóle był Niemiec, wyjechał Rosjanin, gdzieś go tam ukatrupili w Holandii, przyjechał całkiem kto inny, kto uśmiercił syna, pozbawił się tego. A więc pytanie, na ile wśród Rosjan jest jeszcze ta wiedza? I druga, co panu doktorowi jest wiadomo na temat Wojskowej Komisji Archiwalnej, która jednak kopiowała te archiwa, I w Gawrze i w Jurcichu, wszędzie tam wdepnęła z własnymi kserografami. Czy to jakoś się u nas w Polsce przebija, co się tej komisji udało w czasach jeszcze jedynowskich wyrwać z gardła Rosji? To są bardzo różne problemy, no co do tylko dwóch się spróbuję ustosunkować, które jakoś ocierają się o tą wiedzę, którą posiadam faktograficzną. Czy spory na temat polityki Kominternu i polityki Stalina w Niemczech w latach 30. są, podręczniki na ten temat istnieją i są bardzo różne opinie na ten temat, bardzo różne głosy. Są również takie, że niektóre z tych kroków, które dokonywali komuniści, w rezultacie obróciło się na korzyść nazistów. No ale to jest bardzo dalekie od takiej tezy pod tytułem, że o świadomego wspierania czy wykreowania Adolfa Hitlera, bo to nie wiadomo, co to było. To jest takie trochę myślenie, rzutowanie w przyszłość w sytuacji, w której ciężko
ciężko było wiele rzeczy przewidzieć. No, nie ma takich dowodów jasnych, klarownych, czy takich prostych na stwierdzenie istnienia szatańskiego planu zbudowania Hitlera przez Stalina. To po pierwsze. Co do drugiej kwestii, tej komisji historycznej, która była w archiwach i w Kominternie, w Garfie, zgadza się, są te dokumenty zinwentaryzowane i są one dostępne, z tego co wiem, w Wojskowym Archiwum Historycznym, tam w Zichu dawnym już były, a teraz są w CAW, zdaje się, taka była kolejność ich opracowania. To są dokumenty dotyczące różnych rzeczy, represji, spraw dotyczących i ruchu komunistycznego, stosunków polsko-sowieckich, bardzo, bardzo rozległa paleta oficjalnych dokumentów i różnej klasy dokumentów, które są jakby dostępne, opisy tego są dostępne w internecie. Natomiast no, nie ma oczywiście tam żadnych takich wielu kluczowych archiwów, archiwaliów, które chcielibyśmy znać, czyli no, służb specjalnych, prawda, szczebla centralnego, czy jakiegoś najwyższego szczebla dotyczącego Polski, bo te są w archiwach prezydenckich, są po prostu od zawsze dla Polaków niedostępne. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz tylko zapytać, tak po prostu przez ciekawość. Czy pan doktor widzi jakąś szansę na to, żeby polscy młodzi ludzie, którzy w tej chwili przystępują do wyborów, żeby poznali prawdę historyczną odnośnie tego, co się działo w Polsce za czasów komuny i żeby mogli na tej bazie zrozumieć, jak wielkie zło mogą wyrządzić krajowi, nie znając tej historii. Bo ta historia jest dla nich zupełnie jak z Księżyca. Oni po prostu mówią językiem, którego ja trudno mi jest zrozumieć, bo przeżyłem cały komunizm. Czy jest jakaś szansa, że wprowadzić edukację komunizmu, który był, istniał i niszczył Polskę? To już bardzo daleko od tematu propagandy rosyjskiej. Żeśmy, ale to jest propaganda rosyjskiej, żebyśmy nie wiedzieli. To jest jedno z najbardziej fundamentalnych pytań, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, edukacja historyczna, to co się uda przekazać młodemu pokoleniu, to w zasadzie to należałoby na ten temat urządzić ogromną debatę, jak uczyć historii, co przekazywać w historii, co przekazywać z historii w PRL-u, no i na Jana takie pytanie na pewno w tak krótkim czasie jednym zdaniem nie odpowiem. Po prostu trzeba uczyć i tyle. Drodzy Państwo, a jeszcze jest jedno pytanie, tak? Jeśli mógłby Pan kilka słów na temat tej manipulacji rosyjskiej odnośnie ambasadora Lipskiego. To ambasador Lipski został nazwany sołoczą, tak, antysemicką świnią, ponieważ w rozmowie z kim to było? Chyba, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili. Ten dokument jest znany. Naukowcy na ten temat się... Może nie wiem trochę, naukowcy na ten temat się bardzo kompetentni zresztą wypowiadali, to generalnie z którymś z niemieckich dyplomatów, że jeżeli się uda jakby rozwiązać problem żydowski, tak, to będzie postawiony pomnik Hitlerowi. No, my to jakby zgrzytliwie możemy nawet częściowo odebrać z pewnej perspektywy historycznej, ale no, te słowa zupełnie oznaczały coś zupełnie innego wtedy w tamtej epoce przed Holokaustem, nikt sobie nie zdawał w ogóle sprawę z tego, że może się coś tak tragicznego wydarzyć, a generalnie, nie ukrywajmy tego, wiele państw i rządów w Europie uważało bardzo dużą społeczność żydowską w swoich krajach ten problem, który także część elit żydowskich także uważała to za pewien problem i proponowała emigrację do Palestyny. Tak? Także no nie do końca nie można tak z Hitlerem, tak. Więc nie do końca można, no nie jest to taki dokument, jak to tutaj Rosjanie wyinterpretowali, że chciano, że Lipski chciał wypędzić na Madagaskar polskich Żydów na eksterminację de facto. Tak? No, nic takiego to nie ma, to jest po prostu na podstawie programu czy dokumentu, który mówi coś zupełnie innego, zbudowano pewną niską identyfikację historyczną, którą się publicznie powtarza. Ostatni. Witakowski. No, bardzo dużo dowiedzieliśmy się o tym, jak wygląda propaganda rosyjska w Rosji. Ale ja chciałbym zapytać, co możemy zrobić, żeby tę propagandę nie uprawiali również nasi dawni alianci, obecni sojusznicy na Zachodzie. Jest, no, bardzo sprawą,
że układ, zgodnie z którym Rosjanie opuścili NRD, miał pewien warunek. Miał zostać w Berlinie Muzeum Wojny, II Wojny Światowej, na którego to muzeum ta II Wojna Światowa rozpoczynała się w czerwcu 1941 roku. No, ponieważ ten warunek Rosjanie postawili, to Agenci to ten warunek dotrzymali, ale w zamian za to dla równowagi w kolei w Niemczech Zachodnich wybudowano drugie muzeum, które przeciwwagę miało stanowić dla tego i też po prostu dotyczyło historii II Wojny Światowej od czerwca 1941 roku. A mnie interesuje, co my możemy zrobić, żeby ta propaganda dostrzegła wreszcie ten okres między 1939 rokiem a 1941. Co się działo wtedy w Europie, to przecież wtedy akurat Norwegia straciła niepodległość. Bo w czasie wojny zimowej straciła niepodległość Finlandia. Nie mówię już o Republikach Bałtyckich. I co się działo wtedy w Murmańsku? Mało kto wie, że Murmańsk wtedy był bazą dla okrętów niemieckich. Co my możemy zrobić, żeby wreszcie ta prawda przebiła się również na Zachodzie? Dwa sprostowania. Finlandia nie utraciła niepodległości w wyniku wojny zimowej, to po pierwsze. A baza wspierająca flotę niemiecką na Morzu Północnym nie znajdowała się w Murmańsku, bo do Murmańska by nigdy Niemców nie puszczono. To była taka mała portowa baza z dala. W pewnej odległości od Murmańska, nie w stanie Murmańsku. Natomiast no, jak rozumiem pytanie, że to jest pytanie postulat. No, kiedy propaganda przestanie być propagandą? Dyskusja z propagandą jest bardzo trudna i tutaj nie widzę, żeby żadnych tutaj przesłanek, żeby Rosjanie jakby zdecydowali się na przerwanie tego rodzaju kampanii propagandowej, którą prowadzą, bo to jest ten element polityki imperialnej. Co do przebijania się tej świadomości na Zachodzie, wydaje mi się, że to się nie musi to specjalnie jakoś przebijać. Nie? Rzeczywiście być może, jeżeli takie muzeum na terenie dawnego NRD czy Berlina było, to, no to jest jakimś tam elementem, który tak, zdecydowano się zostawić jakby dla potomnych mocy tych porozumień, o których Pan mówi, ja tej sprawy nie znam. Natomiast no, generalnie jednak świadomość tego, że wojna się rozpoczęła w 1939 roku i na pewno nie w 1941 roku jest w Europie powszechna, to tylko w kraju rosyjskim schizofrenii paranoidalnej, bo to jest specyficzny bardzo kraj. Można taką tezę tutaj jakby udawać, że pierwszej części wojny w ogóle nie było. Natomiast no, na Zachodzie no, każdy wie o inwazji, wydaje mi się, kto jest zainteresowany historią prawda, klęski Norwegii, klęski wcześniej Francji, wcześniej Polski. No, nie ma tam chyba takiego problemu, że na komuś na Zachodzie II wojna światowa rozpoczęła się w roku 1941 roku. To co mówią Rosjanie, nie ma odzwierciedlenia po prostu. Thank you.